Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto co dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy od Dni Ustronia. Impreza startuje już w piątek na Ustrońskim Rynku. W programie wiele atrakcji od godziny 15:00. I jednak już w godzinach porannych na targowisku w Ustroniu występ kapeli Istebna. W sobotę impreza rozpocznie się o 10:00. Tego dnia w programie m.in. 28 romantyczny bieg parami. Zapisy i start biegu przy ulicy Nadrzecznej. Na tym nie koniec atrakcji w Ustroniu. W niedzielę odbędą się ustrońskie dożynki. Barwny korowód przemaszeruje ulicami miasta o godzinie 14:00. Obrzędy dożynkowe godzinę później na terenie amfiteatru. Tej trzydniowej imprezie będą towarzyszyć również wystawy. W Ustroniu trwa festiwal ekumeniczny. Kolejne koncerty z tego cyklu już w piątek o godzinie 17:15, a także w sobotę o 18:45. Szczegóły na plakatach. I znowu zaglądamy do Ustronia. Karczma przy ulicy Nadrzecznej zaprasza na piąty międzynarodowy zlot zbójników w Polsce. Uroczyste rozpoczęcie będzie miało miejsce w samo południe w programie Festiwal Zbójnickie Jadło, Degustacje oraz Wioska Zbójnicka. W sobotę nie zabraknie również sportowych propozycji. Czas na ustrońskie wyzwanie, czyli bieg na orientację. Uczestnicy do wyboru mają dwie trasy. Trasę indywidualną, tutaj do pokonania jest 10 km oraz trasę rodzinną, która ma 4 km. Start rynek w Ustroniu. Na koniec mamy dla Was zaproszenie do Dębowca. Rancho Katerina zaprasza na drugie polsko-czeskie towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Wstęp wolny. Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00 w sobotę. To wszystko w dzisiejszym odcinku, a więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.